A oto kolejny odcinek z serii Torchlight 2. Ja jestem Jacek, wraz ze mną jest Marlenka. Witam wszystkich. A pod tym barkiem mam adekwatny napis. Najlepsi kumple. Dokładnie tak. Kumple. No. A za mną, bo mi się to wyświetliło. Co ci się wyświetliło? Hazana po prostu. No, idę. Nie zgubię. Teraz tak, jak ja tu szłam, chyba tak. Gdzieś tu. Znalazłam skrzynię z jakimś takim... Poczekaj, bo tutaj miksturki widzę zdrowia. Ja ją widzę jak otwartą, ale... O, jest tam na dole, no. No. Widzę. Ma zamkniętą czy otwartą? Otwartą. A cholera. A co? No właśnie, ale nie, jak jest otwarta, to nic nie ma, tak? Nie no, ja mam lód, tutaj leży. A? No. A, masz jakiś żar, coś tam? No, był też, dokładnie tak. Dobra, okej, super. O to chodziło, rozumiem. To się chyba robi tak jak w Pacific Zaje, że po prostu dodaje się do tych okienek w lucie albo w broni, wiesz? Tak, dokładnie. I to są, bufuje to, nie? To się zgadza. Więc tutaj chyba następna rzecz. Chodź do mnie. Jest coś, jakiś też dungeon? Czy przejście, poziom 6-8? No to chyba dla nas. Okej, okay, ale my w ogóle skończyliśmy to, co mieliśmy zrobić? Tak, tam to skończyliśmy, oddałem questa. Nie wiem jak ty. Okej, okay, no to chcę oddać ten. Tak, ale poczekaj, sekundeczkę, jeszcze zobaczę. Czy tu nie ma jakiegoś przejścia? Bo wydaje mi się, że coś przeoczyliśmy, a tu jest dużo smaczków i właśnie takich ukrytych dungeonów, wiesz? A ty tam zostałaś? Tak, bo musiałam sobie ten dodać. Perki sobie musiałam, wiesz? Mhm. No, przepraszam bardzo, nie perki. Punkty. Tak. Okej, wiem o co chodzi, luzik. Nie, wiesz co, niepotrzebnie idziesz chyba. Nie, niepotrzebniesz. Nie. Chyba już to nie ma czegoś. Tak, wszystko jest wyczyszczone. Ale generalnie na dłuższą metę takich dungeonów będzie więcej, nie? No, do tego trzeba czyścić całą mapę, nie? No, to jest wyczyszczone. Doskonale sobie poradziliśmy. Jak mam za mały, to znaczy, że piję kawę. Okej, okay, zaczekaj sekundę. Ojej, coś włączyłem. Dobra. Jak mam za mały, to piję kawę. No to ja się napiję tym barka. Co prawda, chociaż jabłko wiśnia tak średnio mnie... Nie było innych biedronców? Rajcuje. Znaczy nie, to był już wcześniej kupiony, wiesz, w zapasie. Kurczę, jakie tutaj uderzenie. O wow, ale mi huknął. Mikstura zdrowia, pyki, proszę cię bardzo. Brama aktywowana skały. Czy mieliśmy gdzieś... Czekaj. Co? A, to mogę go przenosić. Tak, to jest teleport taki. Checkpoint ala. A tak, ale nie widziałam innych też mogę. Kurczę, ten mocno bije. Ale go zjechałaś. To jest ich więcej. Ja mam problem te tarcze im czasami roztrzaskać. Uważaj tam na swoje żyćku. Czyli ty idziesz w działa, tak? Czyli zamiast tam poporów czy coś... No wiesz co, na dłuższą metę jeszcze się zastanowię, czy faktycznie iść w działa, czy lepiej w summoner obrońca. Uwaga, pułapka. O, ręczna bombarda. Działo niebieskie. Zobaczmy, ręczna bombarda. Nie, to jest zwykłe. To dziadostwa. Dobra. O,
to już zaczynają powoli klepać, ci powiem, wiesz? Okej. Okay. Podoba mi się też ta animacja tych potworków. Jak dostaną strzał, to oni tak odlatują, czy wybuchają od lodu. Fajnie to jest zrobione. O, patrz. No, takie proste. Dobra. O, poczekaj. A gdybym tak. A, dobra. Czyli jednak pułapki działają. 14 siła 27. No muszę tę siłę podciągnąć. Pstryk, pstryk. O, Marsy poszukiwacz przygód. Jakieś niezidentyfikowane rzeczy. No na każdym rogu coś jest. Poczekaj, chyba jeszcze tu coś jest? Jest. Dzidomioty i zamknięty kufer i złoty klucz. O, to ja pierdzielę, jak ty mocno łupiesz tym. O, jeszcze wychodzą. To będzie mi ciężko, wiesz? No nie wiem. A ty w ogóle porozdawałeś sobie wszystkie perki i tak dalej? Jeszcze nie wszystkie. Znaczy niektóre zachowuję, żeby nas spokojnie sobie w mieście przy następnym odcinku obadać, wiesz? O, zobacz, coś poleciało. Pieniążki. Czy na razie ulepszą te, co mam, nie? Oho, skończyło mi się miejsce. Wyrzucę jakieś śmieci. Wezmę lepsze rzeczy. No właśnie, trzeba iść do jakiegoś miasta, nie? Żeby to sprzedawać. Tak naprawdę możemy się teraz cofnąć, jak tu jesteśmy najbliżej. Bo jestem pełny. No fajnie by było chociaż jakieś pieniążki, nie? Zdobyć. Ty żar. Muszę pomyśleć, co z tymi żarami. Gdzie do skrzyni. Żarami? Do skrzyni. A czy czytałam tutaj, nie proszę dobrze od razu walić po tym, bo... Nie odkładać? No. No nie wiem. Rękawy, nie? Tak. No na razie odłożę, później też jeszcze poczytam, zobaczymy. Sprzedaję rzeczy. Tarczę sobie na wszelki wypadek zostawię. Topór. Stawię. O, to są dobre buty. To moje sprzedam. Dobra, dobra, dobra. Mam mały pistolet, ale to chyba nie dla ciebie, nie? Nie, nie, nie. Ja działonowy jestem. Żywotności. Okej, to jest fajny armor. Co potrzebuję? Moc 9 i żywotność 13, albo poziom 8. To już niedługo. To miałem zostawić, to miałem zostawić. Czekaj, idę, aby zidentyfikować. Czekaj. Jak identyfikować? Prawy przycisk myszy. Okej. Fizyczne. Rarytas, topór. Dobra, a tarcza, szansa na blok, odporność na odepchnięcie. Dobra. Nie, nie, nie. Tak, tak. To sprzedam, to zostawię. Te bryczesy mogę sprzedać. Skarpetki od razu założę i ja jestem praktycznie ustawiony już na teraz. Zobaczmy kowala. Dobra, to wiesz co, ja się już teleportuję i czekam na ciebie.
Jak będziesz, to mów. Okej. Jesteś? Dobra. To lecimy. Pukawka farmera. O, łowisko. Pozostało prób chyba 6. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha. Okej, okay. I co trzeba zrobić? Ten okrąg najbardziej zbliży kółka, który Aha. powtórzę. Dobra. Okej, okay, jakieś rybki złowiłem. Szakalokoń. Dobra. Same szakalokonie tutaj są. Coś nie chce złowić. Dobra, jest. Mikstura zdrowia, czyli tutaj też mikstury można złowić. Ja mam jakąś szkieletnicę. Chyba zamienić ryjowiec. To chyba zamieniać się, wiesz, w coś. Ponadto wiem, że można karmić zwierzaka tym. Ryjowiec, no okej. Okay. Ja mam pięknego pająka. Tak, i to cię zamieni w pająka. A, tutaj też są. Tylko ja tego później nie widzę w tym. Płócienny pas. Bo to nie jest stricte w twoim ekwipunku, albo będzie to w twoim zwierzaczkowym ekwipunku, albo coś takiego. Rekin tunelowy. Obroża treserska. I całkiem fajne przedmioty też tutaj chyba mogą lecieć. Siecioryba. Tak, muzyka jest jak w Diablo 2. Gdybym ją usłyszał tak i bym miał powiedzieć, co to jest za gra, to bym powiedział, że to jest z Diablo. Dobra, już idę ci pomóc. Masz robota leczącego. Oho. Powiedz mi, po ile ty bijesz tak ze zwykłego spela jednym czarem? Plus minus. Czekaj, nie wiem. Czekaj. Ale mi chodzi w mobka bardziej, wiesz? Niż tak ze statystyki. Właśnie powiem. 20. Czekaj. Nie. No tu masz mobki. Uderz jakimś czarem. Jakie wchodzą mi cyferki? Też to zauważyłem. Może żeby nie było spamu cyfr. No, ła. Może. Ale grąbnąłem. Teraz jestem walę jedną różdżką, a jak walę na prawym przycisku, to podobno... Ręka. Co? Patrz. Wow. Duszek. 8, 11, damy radę. 7, chyba za ciężkie to jeszcze będzie. Może tu po prostu wrócimy, co? Okay. Albo co, my nie damy rady? Widzisz? Chodź, co się złego może stać? Panie tutaj tak. Dużo potworków.
Help. Otwarte bydlaki są. Kościane strzelce. No, powiem ci, że trochę biją. Aha, już wiem o co chodzi. Nie miałem leczydła. Dobrze. Tu coś jest? Nie. Miecz jeździecki. Co się stało? Nie, porobiło się tutaj. Ojej. Musimy trochę zwolnić. Znaczy nie, ty masz takie hity, że... pół mapy czyścisz. O, to ty? Nie, to nie ja. Tu jeszcze kufer minęliśmy. Nie wiem, to pewnie ja. Marlenka? Kto ty masz w ogóle poziom? Marlenka? Aha, help. To jeszcze kufer minęliśmy, bo o to mi chodziło, wiesz? A z kufra idą pieniążki, szpon, spodnie i przeciwnicy. Ósmy poziom właśnie teraz wbiłem, to tak odpowiadając na twoje pytanie. Ja też właśnie. Chester Copperpot. Drugie oko jednookiego Williego. Czekaj, co? Coś nie halo. Czekaj, obroża treserska, ożywienia. O, te obroże na pewno dam mojemu chomikowi. Czy już nie będę miał możliwości? Nie. Siła 27. Tak. I żywotność. I nowe działo. Zobaczymy, czy będzie dużo lepsze. Szybsze na pewno. Te same obrażenia, tylko szybciej strzela. Papucie. O, tam coś grubszego jest chyba. Ta. Amca. O, widzę, kryty ci tam wchodzą. Ubijemy go na dystans, utrzymamy go. Udało się, nice. Oj! To jest drugi, no. Dwa są teraz, rozdzielił się po śmierci. Twoja sława wzrosła. Teraz będziesz znana jako Marlena. Jeszcze jest lepsze, że ja za bardzo wyprzedzenie straciłam. Ja też. No bo na dystans ciśniemy, podejrzewam, że wręcz moglibyśmy podostawać troszeczkę. Plus jeszcze, wiesz co, nawet jeżeli dostałaś, to ten mój robocik, zobacz, ja mam 634 życia maksymalnego teraz, a on jednym tikiem chyba leczy ile? 134. Masz tylko 600? Jak tylko 600? A ty ile masz? No ja mam 601, ale jestem magiem. Co? No? Ja mam 43 w żywotność aż. Ja w żywotność mam 24. Jaki cheater? Ale czekaj, no nie mam tutaj, mam bardzo mało siły, nie? Mam 7, zręczności też mało, no bo ja walę najwięcej z mocy, trochę żywotność, żeby tam... No. No. Może masz jakieś itemy super, hiper fajne. Czy ja wiem? Nie, no tak nie będziemy się bawić. Zmieniamy już to. Proszę. Zmienione było. Po prostu zazdrościsz mi Sputnika. Nie, wiesz, jak to jest?
Zapewne się dowiem zaraz. Tak. To jest moja pierwsza gra. Boss, przepraszam, przerwę ci, ale to jest jednooki Willy. W dodatku jest zły o jedno oko. Uważaj, Marlenka. Znaczy dobrze chyba idzie nam. No. Jeszcze tu podobijać resztki. Buty jakieś. Tarcza, zwój identyfikacji, mikstura zdrowia, zdrowie, 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 zdrowie. Pieniążki, pieniążki, straszne buty. No, aha, i coś zielonego tu jest. To poszło całkiem nieźle, myślę. No słuchaj, jak ten taki DPS zadajesz, że czyścisz całą mapę, zanim ja jeszcze się wczytam do gry, no to o czym my mówimy? Ale już się tłumaczę, dlaczego tak jest, ponieważ ja w takiej gry nigdy nie grałam, wiem o co chodzi. Ja idę w stylu Leroy Jenkins i dzięki temu idzie mi dobrze. To tak jest zawsze. Okej. Okay. Im mniej się przejmujesz tą grą, idziesz tak, wiesz, na żywca, to prawdopodobieństwo, że jakoś ci wyszło. Zobacz sam. Takiej grze. Trzeba myśleć, co to będzie. Trzeba myśleć, ale czekaj, muszę z tego już myśleć. No bo dobra. Ja też rozdaję umiejętności i teraz mam zacząć. I teraz też masz tarczę. Wow. Ja później jeszcze mam jakąś chyba... A, nie, questa nie oddałem, przepraszam. Nic fajnego. Też sława wskoczyła? A, ta tarcza znika. Pójdziemy, nie? Bo tutaj jeszcze nie byliśmy. A nie. Byliśmy. Tu nie byliśmy. I 9 poziom wbiłem akurat. Dobrze idzie. Idzie fantastycznie. Mogliśmy nawet większy poziom trudności dać. Może poczekajmy z tym. Myślisz, że się rozkręci jeszcze? Ja jestem sceptyczna z natury, jakby nie zauważyłeś. To niby nie jest zbyt zdrowe, ale... Oho! Grubasek jakiś? Fantastyczne jest to, że jak jest ta tarcza, to on nawet nie rani. Ale mikstura zdrowia trzeba. Ja nie. Zresztą, co, ranicie? Nie, ale zbieram mikstury. A, tak, to zbierać. Okej, okay, ja myślałem, że zużywasz, powiedziałeś. Przepraszam. A zwłaszcza, że nie ma tutaj... O, słowa gubię. Sprawdzę, czy w ogóle włączyłem nagrywanie. Włączyłem. Nie ma ograniczeń co do liczby, wiesz? Bossy! Dużo bossów. O, aż ci rozbił tarczę, widziałem. Jeszcze tu jakieś dziady wyszły. Wielki miecz, mikstura, 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 kufer na schematy, schemat zbroi. O! To był do questa. O, czar samoleczenie, ciekawe. Widzisz ten kufer? Wzięłaś też to, czy to po prostu nam zaliczyło? Czekaj. Schemat zbroi, no. Zbroi. Jak ci idzie? Ty do mnie mówisz? Tak. Tak poszłaś trochę od... Grać ciszę potem, bo mam głośną grę. Tak, ja ściszyłem mocno ją. Dobra, tu chyba wszystko. Aha, łuk. Ja też mogę mocniej bić, bo słuchaj, te dwie... Tu się dwie. Te dwie.
Ja wiem, tylko tutaj chcę. Aha, to jest jeszcze osobne. Oj, ale się wkopałem. Chociaż może dam sobie radę? Czuję się jakiś silny. Tak, to jest to samo. Co byśmy szli tam, to jest to samo, co tu prawie, wiesz? To można połączyć. Piewca run. Ale ty jesteś wymiatacz, Jesus Christ. Ja właśnie wybrałam te fruszczki i czytałam, że jak gra się magiem i używa się różdżek, a nie kostura, no, ona używa wtedy broni w obydwu rękach, dłoniach, to właśnie łatwiej zadać krytykę, wiesz? Aha, okej. Odrobiłam lekcję przed grą. Cheater. Teraz ja jestem cheaterem. A jak ty w Hansie serio cheatowałeś, to... W czym? Czemu ja? Jeszcze ja słaby byłem. Ja słaby byłem w Hunta. Ja mogę tam między nich wszystkich wbijać. Łatwo. Aha, ty tam polazłaś, to ja biegnę do ciebie. No. Ale w sumie jest spoko. Tu nic nie Aha, ma. Właśnie, tutaj coś było. Nie było nic. Nie. Pusto. No ja lubię się czyścić wszystko. Ja też, wiesz, powiem ci. Poczekaj, no, poszłaś w drugą stronę, Marutek. Jak zwykle. No dobra, idę do ciebie. Ja tutaj chcę wyczyścić, ale nie, tu nic nie ma. Idę tutaj dalej. No, tak powiedz, żeby mieć odkrytą, nie? Mhm. Tam też nic nie było. Czysto. Aha, tam nie wystrzelam. Tu coś jeszcze jest. Taki mały pindolek. Ale są tam mopki i coś tam jeszcze było. Łowisko chyba też. O wow, dropnął kasą mi. Widzisz? Chyba tutaj tylko to łowisko było. No nic, jak już jesteśmy, to... Ty łowisz teraz? No bo nie pokazuje mi. Pokazuje, czy stoisz w miejscu. Szakalokoń. No. Ale wiesz, że nie ma już na YouTubie tego filmiku? No, no. Głupie, nie? Świekówka z zwierzaką. A, daj spokój. Fajne, że ty zdejmują jakieś głosy pierdolone. Tak. A babka, która praktycznie goła macha tubskiem, zostaje, nie? Bo to nie łamie żadnych tych. Na YouTubie chyba nie można, nie? Słucham? Na YouTubie to ciężko teraz tak znaleźć. W sensie, no jak nie? Oczywiście, że jest ta. Z tego co słyszałem, tyle osób ją zgłosiło i nic, kompletnie nic. Bel Daphne, coś takiego. Czy Delfina, czy coś tak. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No? Ja o tym nie wiem? A ty to znasz? No nie, właśnie. Dziwi mi to teraz, bo znam jakieś mroczne strony YouTube'a, na które wchodzę całkowicie przypadkowo. Tragedia. Ale... Tak, całkowicie przypadkowo, to jakoś mnie nie przekonało. Nie, nie, właśnie tak pomyślałam, że pomyślisz, że to jest jakieś... No, natomiast serio nie wchodzę z tym. No wiesz jak to jest, nie? Coś masz głupiego w polecanych, wchodzisz, bo się okazuje, jakiś że... clickbait. Aha, a potem kolejne polecane, kolejny, kolejny... O, boss, mini boss, znaczy się. Champion, to jest... Słaba, sława, pas,
Postura zdrowia, pieniążki. Sława monolitowi. Czekaj, tam coś jeszcze było? Nie. Tam jest gwiazdka. Mhm. O, następny poziom. Tak, poziom 10, 12, czyli tutaj już kwalifikujemy się. Chcesz najpierw jeszcze pozostałe rzeczy obejrzeć? Zanim wejdziemy do tego labiryntu? Zaraz koperki rozmawiasz. To poczekaj sekundeczkę, wyczyśćmy tutaj tę mapę, to nieodkryte, i już skończymy odcinek. Szybko idzie to czyszczenie. Oho, coś tu chyba jest grubszego. Tak, tu coś będzie, słuchaj, jest. Idziemy? Poczekaj, a gdzie ty tam jesteś? Co ty robisz? Ja tu z minibossem walczę, z elitą. Zrobiłam eteryczną... O, widzisz? Eteryczną bestię. Eteryczny portal. Czekaj, mam przeczucia, że tu jeszcze też coś jest. Kurczę, fajne są takie te mini-eventy. Poczekaj. Patrz, tu się coś stanie. Widzisz? Aha. Czekaj, trzeba iść walić ich. Taka truba, widzisz? Aha. Chyba pod koniec tutaj ten boss wyjdzie. Ta. Wyciągnął sobie topór, fajne. Kurczę, te stuny mi fajnie wchodzą. O! Wow, ty chyba go zdjąłeś tak fajnie. Nice. Kot wojenny? Mówisz, że powinien tu wejść? Wychodzę. No dobra. Oho. Nederomanta. Zatruj gniazda pająków. Czekaj, czyli co? Okej, jedno zatrułem. A, wiem o co chodzi. Strzelaj, Marlenka. Ale jak strzelać za gniazda? Nie, po prostu walcz tutaj. Trzeba pozatruwać te gniazda, zanim one powyłażą stąd w większych ilościach. Bierzesz truciznę i idziesz do gniazda. Już zatrułem większość. I ostatnie gniazdo. Ja już biegam. Okej, okay, uważaj tam na siebie. Jest. Umarłaś? No, bo się zebrały wszystkie obok mnie. O, pomszczę cię. Czy myślę, że teraz to nie jest dużo? Dobra. Aha, tutaj trzeba znowu biegać to i zatruwać. A, tu jeszcze są dwa, dobra. Po prostu to się nazywa, nie pamiętam teraz jak, ale chodzi o to, że uderz i uciekaj, uderz i uciekaj. Co to jest? Królowa gniazda. Tarczę masz też? Jak będziesz bliżej mnie? O. O, pieniążki. Złoty kufer jeszcze i więcej pieniążków. Jakiś przedmiot. To fajnie, fajny bardzo event. Podoba mi się to. Dobra, mapka poczyszczona. Będziemy kierować się powoli w stronę czego? Kolejnego labiryntu. Być może jeszcze przed rozdaniem umiejętności. Więc to już w następnym odcinku będzie, kochani. Dokładnie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Thank you.